W tym filmie pokażę Wam pierwszy na tym kanale komputer ze śmietnika. Historia tego sprzętu jest nieco podobna jak w przypadku Della GX620. W skrócie rozmawiał mój kolega pod śmietnikiem ze swoim sąsiadem. Pan wyrzuca ten komputer? Tak, tak. Sprzątanie przed świętami, wie pan. To ja go może wezmę. Dobrze, dobrze. I tak mój kolega wziął ten komputer. Jakiś czas później przekazał go mi. Ale przejdźmy już do samego peceta. Z zewnątrz nie wygląda za dobrze. Jest mocno zanieczyszczony i porysowany. Zejrzyjmy jednak do wnętrza, a tam nie jest lepiej, jest mocno zakurzony, z pewnością od dawna nie był czyszczony. Jest też mały bałagan z okablowaniem, jednak w przypadku taśm IDE nie jest to takie łatwe do uporządkowania. Przed większymi testami tego sprzętu chciałbym go rozłożyć, porządnie wyczyścić i ponownie złożyć, ale zanim to upewnijmy się czy to w ogóle działa. Po podłączeniu do zasilania i włączeniu wentlatory działają. Wszystko wygląda w porządku. Jedyne co mnie niepokoi to to, że wentylator w zasilaczu nie działa. Nie wiem jak długo zasilacz pracował bez chłodzenia, ale po chwili w powietrzu czuć nieprzyjemny zapach palonej elektroniki. Na szybko więc podłączam monitor, żeby zobaczyć czy coś się dzieje. Widać ładujący się BIOS, komunikat o wyładowanej baterii oraz, oraz o pamięci spowodowany właśnie ową baterią. Dobrze, widzimy, że sprzęt działa. Przejdźmy więc do czyszczenia. Na początek wymontuję napędy. Ciągnę też drugą stronę obudowy. Mamy tu zamontowane dwa napędy. Jeden DVD Samsunga i jeden CD D Philipsa. Jest tu też część kieszeni na dysk oraz panel ze złączami USB. Jak widać na załączonym obrazku wszystko jest mocno zakurzone. Nie zdziwiłbym się, gdyby nie był czyszczone od nowości. Po wyjęciu zasilania zewnętrznego panelu ze złączami USB, który z tego co widzę jest hubem USB. Widać jak bardzo on jest zabrudzony. Następnym elementem będzie zasilacz. Nie wykorzystam go ponownie, włożę tu inny zasilacz. Nie nagrałem tego, jednak mierzyłem napięcia na tym zasilaczu i odbiegają one od normy ATX. Na Linii 12V było 12,9V, co już jest zdecydowanie za dużą wartością. Na linii 5V też było zbyt duże. Mam nadzieję, że nie uszkodziło to żadnego układu w tym komputerze. W slocie PCI mamy kartę z dodatkowymi złączami USB. To do niej podłączony był hub z przodu obudowy. Co ciekawe, na karcie mamy też dwa złącza IEE 1394. Nie był on zbyt popularny w pc był stworzony i stosowany głównie w sprzętach Apple. W pierwszym slocie mamy też wyprowadzone złącze VGA. A, czy też nazywane Disabem złącze od zintegrowanej karty graficznej. Niestety, jak widzimy na płycie głównej nie mamy sensownego złącza do dedykowanej karty graficznej płyta jest została na złącze PCI Express, nie mamy tu też złącza AGP. Co prawda jest miejsce na slot AGP, jednak nie został on wlutowany. Przejdźmy do pamięci z tego co widzę mamy tu dwie kości po 512 MB, czyli łącznie 1 GB pamięci RAM. Co ciekawe, jedna z tych pamięci jest pamięcią ECC, czyli z korekcją błędów, nie spotkano raczej w zwykłych pc Do Wymontowanie zostało nam jeszcze kilka elementów, wymontuję więc płytę główną. Co ciekawe, nie widzę na niej żadnego znaczenia producenta, a to nie zapowiada się dobrze. Od szkieletu obudowy odczepiłem panel przedni oraz uchwyt na górze. Jako, że w przednim panelu, jak i w szkielecie obudowy nie ma żadnej elektroniki, zabieram to pod i wyszuruję to pod bieżącą wodą. Czekając, aż elementy wyschną, zajmę się płytą główną i zmienię pasę termoprzewodzącą. Pragnę zwrócić Wam uwagę na system montażu chłodzenia i jego modyfikacje, podobnie koszyk pękł, więc ktoś zastosował tutaj taki przewód. Sprawdzałem taki koszyk, można kupić już za 3 zł. Ale to nieważne, zobaczcie tylko, co jest na chłodzeniu. Nie wiem, jaka tu była zastosowana pasta, ale nie zastarzała się za dobrze. Usunięcie jej też nie było łatwe, naprawdę szorowałem to chłodzenie ze 10 minut, a i tak nie udało mi się tego w pełni usunąć. Wracam do tego komputera po kilku godzinach, jako że obudowa już wyschła, składam wszystko w odwrotnej kolejności. Muszę też poprawić dystansę płyty głównej, podczas demontażu jeden wyszedł z płytą główną. Montuję więc płytę główną, wraz z kartą rozszerzeń, jak i z śledziem z VGA. Do zatok 5.25 montuję dwa napędy oraz złącza USB, nie montuję już tutaj tej zatoki na dyski, jest mi niepotrzebna. Zasilacz, który tu włożę, bo jak wcześniej wspominałem zmieniam go, będzie to zasilacz, który swego czasu był w komputerze za 300 zł. Wybrałem go głównie dlatego, że ma mocną linię 5V, która jest potrzebna w starszych komputerach. Jako, że w komputerze nie było dysku, zastosuję tu dysk, który był kiedyś w Dellu GX620. Ktoś może zapytać, że to jest przecież dysk na złącze SATA. Ten komputer przecież nie posiada takich złącz. Zastosuję tu taką przejściówkę, która rozwiąże ten problem. Wszystko jest już zamontowane w obdowie. Nie wygląda to może idealnie, ale tak jak już wcześniej wspominałem, nie jest to takie proste przy taśmach Ideę. Poza tym nie wiem jeszcze czy podczas testów nie będę musiał integrować w sprzęt, więc na razie ułożenie tego nie ma sensu. Przejdźmy więc już do testów, ale najpierw musimy zainstalować tu system operacyjny. Wybrałem tu Windows XP 32-bitowego. Chociaż możliwe, że w przyszłości sprawdzę jak ten komputer poradzi sobie z innymi systemami, ale zanim doszło do instalacji była masa problemów. Komputer uparcie nie chciał się ubutować z płyty. Testowałem kilka napędów, przywracałem ustawienia fabryczne BIOSu i wiele, wiele innych rzeczy. Po naprawdę godzinach jest Zmienienia taśmy napędów ustawień. Udało mi się ustawić to tak, że da się zainstalować system, ale jak się okazało, komputer nie przypada za klawiaturami na USB. W BIOSie jakiś podczas instalacji systemu klawiatura działa normalnie, jednak w pewnych momentach klawiatura na USB po prostu nie działa. Na przykład po włożeniu płyty z Windowsem pojawia się napis: Dowolny klawisz spowoduje rozruch z dysku CD, więc klikam na klawiaturze USB i nic, nic się nie dzieje, więc stwierdziłem, że z uwagi na wiek sprzętu potrzebna jest klawiatura na PS2. Przeszukałem mojej zasoby, jednak nie znalazłem takiej, więc musiałem ją kupić. Minęło już kilka dni od początku tego filmu, kolejne kilka dni czekałem na klawiaturę, więc mam nadzieję, że ten komputer będzie tego warty. Sama instalacja przebiegła bez większych przeszkód. Zdziwiło mnie to trochę po tej zabawie z biosem, miałam już wrażenie, że któryś z komponentów może być uszkodzony. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że komputer mógł pracować dłuższy czas z niesprawnym zasilaczem. Jednak, jak już wspominałem, instalacja przebiegła bezproblemowo. Przychodzę, więc. Do instalacji sterowników. Jako, że nie wiem nic o tym sprzęcie, sprawdzam w menadżerze urządzeń identyfikatory sprzętu. Brakuje sterowników do karty graficznej oraz karty dźwiękowej. Trzecie urządzenie, które tu widzicie, nie jest tak ważne. Jest to stary telefon z Androidem, który służy za kartę Wi-Fi. Więc sprawdźmy, z czym mamy do czynienia. Pobrałem więc CPUZ i GPUZ. GPUZ nie pokazuje nam żadnych informacji dotyczących karty graficznej. CPUZ pokazuje nam za to więcej informacji. Mamy tu Pentium 4,2 GHz. 1 jeden rdzeń, jeden wątek, 512 kg cashu były dostępne na ten soket lepsze procesory nawet takie dwuwątkowe jednak z uwagi na płytę główną nie mamy pewności czy zadziałają a jeśli mowa o płycie głównej przejdźmy do niej jest to płyta firmy ECS model M95LR jest to płyta której w sieci nie ma praktycznie nic, nie mogłem znaleźć nowych wersji BIOSu, listy obsługiwanych procesorów czy samej specyfikacji jeśli jesteście ciekawi tej firmy ona produkuje głównie płyty do gotowych komputerów takich jak przykład HP, przejdźmy do pamięci jak się okazuje mamy tu dwa moduły pamięci o pojemności 512 MB każda. Najciekawsze jest to, że jeden moduł jest modułem ECC, a drugi nie i jakoś to działa. Najgorszym elementem tego komputera jest, jest jednak zintegrowana karta graficzna. Niestety nie mamy też łatwego sposobu na dołożenie karty graficznej. Na płycie nie mamy slotu AGP, ale lepsze karty na PCI są nieopłacalne. Podsumowując, specyfikację tego komputera nie ma sensu go ulepszać. Nawet jeśli za niewielkie pieniądze moglibyśmy zmienić procesor czy dołożyć pamięci RAM, to zostaniemy z ze słabą kartą graficzną. Chciałem tu zainstalować nieoficjalnego serwis PK4, jednak okazało się, że nie działa on na polskiej wersji językowej systemu. Znalazłem coś, co się nazywa Delta City XP. Jest to zbiór oficjalnych aktualizacji do systemu Windows XP. Zmieniony też nie wiem, jak to do końca nazwać. Nazwę to statusem komputera. Sprawia to, że komputer dostaje aktualizacje niedostępne do zwykłych komputerów. Są to aktualizacje np. dla bankomatów, które jeszcze do niedawna bazowały właśnie na Windowsie XP. Do wydajności tego zestawu przejdziemy za chwilę, jednak teraz chciałem sprawdzić, czy da się na takim sprzęcie na przykład obejrzeć film na YouTube. Próbowałem łącznie z 15 minut włączyć film i niestety nie zakończyło się to powodzeniem. Postanowiłem więc sprawdzić, z jaką rozdzielczością filmu poradzi sobie ten komputer, tak lokalnie z dysku. Z Full HD, jak i HD, niestety komputer sobie w ogóle nie radzi. Dopiero z 576P odtwarza w miarę płynnie. Przejdźmy do benchmarków Cinebench wersji 10 osiągamy 945 punktów. Dla w taki kładku 6600 osiąga około 8600 punktów, a i 7K 4700MQ 13300 punktów. W teście graficznym osiągamy 77 punktów, dla porównania GT 755M osiąga 4200 punktów. Po pierwszych testach widać, że wyniki odbiegają dość mocno w bardziej współczesnych konfiguracji. W cinebenchu wersji 11,5 osiągamy 0,24 punkta. dla porównania Pentium 4 jednorodzeniowy, dwuwątkowy o częstotliwości 3 GHz. Na sokrecie 75 osiąga 0,48 punkta, a Pentium D dwurdzeniowy 3,4 GHz osiąga 0,92 punkty. W 3D Marku 2001 osiągamy 366 punktów. Bez porównania z innym sprzętem nie wygląda to tak źle, ale gdy porównamy go na przykład z GeForceem 6800 Ultra z 2004 roku, zauważymy, że ta karta osiąga ponad 17 tysięcy punktów. Zastanawiam się tak teraz, czy to problem ze sterownikami, czy ta zintegrowana karta faktycznie jest tak słaba. Przetestowałem ten komputer też w innych benchmarkach. Tu już bez porównania podam Wam wyniki. PC Mark 2002 osiągamy na procesorze 3862 punkty, na pamięciach 2270. W PC Mark 2004 osiągamy wynik 1423 punkty, a w PC Mark 2005 osiągamy wynik 974 punktów. Porównując te wyniki z testami z czasów świetności tego sprzętu. Osiągamy gorsze wyniki niż byśmy powinni. Możliwe, że to przez aktualizacje, które doszły do systemu na, na przestrzeni lat. Ale jak ten komputer radzi sobie z grami? Próbowałem wielu tytułów, jednak wiele gier po prostu się nie włącza. Pomarzyć możemy o takich tytułach jak GTA 3 czy GTA Vice City. Udało mi się uruchomić kilka mniejszych tytułów, że tak powiem gazetkowych, czyli takich dodawanych do czasopism. Poza tym z bardziej znanych tytułów udało mi się uruchomić Kangurka, KAKAO czy Heroesy Trójkę. Widać, że kartografia jak i ten cały komputer nigdy nie był stworzony z myślą o graniu. Podsumowując test tego komputera, nie dziwię się już tak bardzo, dlaczego ten komputer został porzucony na świetniku. Jego ewentualny upgrade byłby pozbawiony sensu. Taki podstawowy upgrade po całej pamięci kosztował pewnie około 50 zł, a za tyle moglibyśmy już coś kupić z kortu Duo czy dwurdzeniowym Pentiumem na sokiecie 75. Taki komputer byłby lepszy nawet od najlepszej konfiguracji tego komputera. Ktoś może powiedzieć, że to fajny komputer z tamtych czasów. Można by się z nim zgodzić, gdyby nie ta zintegrowana karta graficzna. Powoli kończę. Więc ten film, myślę, że może pojawi się coś jeszcze o tym komputerze. Teraz tak myślę, że chciałbym sprawdzić działanie tego komputera pod innymi systemami, nowszymi wersjami Windowsa, może pod jakimś Linuxem, ale dobrze nie przedłużając, kończę już ten film. To była tyle. Cześć.